Cześć, witajcie. Ja oczywiście nazywam się Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks, a w dzisiejszym odcinku drugi pojazd z tej paczki, która pojawiła nam się właśnie ostatnio. Dwie nowe premki. Jest to KW-4 Kreslavski Verzilla. Pojazd ciężki, 8 poziomu. No i dzisiaj zobaczymy sobie ten pojazd wokół Hincula. Pierwsza sprawa, chciałbym was trochę przeprosić może, bo może powinienem bardziej przedstawić ten pojazd, jak to zazwyczaj robię przy testach, przy mobilności, ale myślę, że bitwy, które będą pokazane na tym pojeździe, doskonale wam pokażą mobilność tego pojazdu, wielkość, no i jego wady i zalety. Druga sprawa jest taka, że po prostu nie robię tak dokładnego testu, po prostu nie mam czasu. Słuchajcie, dzisiaj o godzinie 1 wstawałem do pracy, jeszcze praktycznie nie spałem, a mój dzień trwa, można powiedzieć, prawie 20 godzin. Są to święta, gdzie mam w pracy naprawdę niesamowity zapiernicz, no i naprawdę nawet nie mam czasu zbytnio dla rodziny, a już nie wspomnę właśnie o większym posiedzeniu przed konsolą czy przed komputerem, ale mam nadzieję, że już od soboty trochę to się zmieni, z tego względu, że wiadomo, ten czas troszeczkę świąteczny nam się rozluźni, no i powrócę do normalności, ale powiem wam szczerze, że powiem, tak, chodzę na rzęsach, o tak. Niektórzy się kładą spać o tej godzinie, a ja niestety muszę wstawać do pracy. Dobra, wróćmy do naszego bohatera. Aha, i sorry za jakieś tam przejęzyczenia czy jakieś moje gafy, ale mówię, to jest po prostu zmęczenie. Wróćmy do naszego bohatera odcinka. Czołg z liściem na głowie, no i nawet z gniazdem na lufie. Trochę powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o wygląd, Wargaming mógł się zdecydowanie lepiej postarać, a druga sprawa jest taka, że ten kamuflaż, można powiedzieć, robi z niego takiego albinosa, gdzie dla mnie no, tragicznie to wygląda, aż razi po oczach. Mogli troszeczkę inaczej te barwy dobrać, druga sprawa, te krzaczory podokładać w inny sposób. Jeżeli chodzi o sam pojazd, co mogę powiedzieć, jest duży, ciężki, wolny, ale jest to czołg ciężki, nie oczekujmy od niego, że będzie jeździł 45 na godzinę z takim pancerzem, z takim działem, no i przy takich gabarytach. Maus też jest czołgiem ciężkim, jest duży i wolny, ale czołgi ciężkie takie powinny być. Tutaj mamy naprawdę też kawał blachy, jakby nie patrzeć. Fakt, pojazd może nie jest jakoś mocno opancerzony, ale swoje potrafi odbić. Uwierzcie mi, dużo graczy nie wie zbytnio, gdzie obijać ten pojazd. Kolejną jego, można powiedzieć, trochę wadą jest to, że ta wieża, zobaczcie, jest przesunięta bardziej na tył kadłuba, tak więc tutaj trochę ciężej też się gra. No i penetracja, opuszczanie działa też jest zdecydowanie gorsze. Dobra, zobaczymy sobie jego parametry, ale zanim do tego przejdziemy, zobaczcie, tak mniej więcej porównam, tutaj jest właśnie Verzilla kontra Żmij. Żmij jest, czyli KW-5, jest dużym pojazdem, ale zobaczcie, przy, można powiedzieć, Verzilli to jest mały pikuś, że tak powiem, a nawet pan pikuś jest o wiele krótszy. Zobaczcie teraz, jak te pojazdy, patrzcie na kadłub, po prostu na gąsienicę. Verzilla jest naprawdę bardzo długim pojazdem, taki, można powiedzieć, łódź, a nie czołg, że tak powiem. I teraz, patrząc na przykład właśnie na konkurencję tego pojazdu, ostatnio przedstawiałem wam dwa bardzo fajne pojazdy, Tygrysy, mowa tutaj właśnie o nich. No i nie wiem, Wargaming postanowił dodać właśnie coś takiego w takim stylu KW-4 z wieżą osadzoną z tyłu. Moim zdaniem, gdyby ten pojazd wszedł dużo, dużo wcześniej, przed tymi wszystkimi premkami, gdzie pojawiły się w grze, kto wie, czy nie znalazłby więcej nabywców, ale teraz, gdzie mamy, ja akurat tych pojazdów nie posiadam, Tygrysy, nowe premki oczywiście, mamy Francę, czyli krowią kupę, pojazd też bardzo, można powiedzieć, odporny. No jest naprawdę tych pojazdów cała masa, no i teraz postanowili dodać ten pojazd. Fakty, w rękach dobrego gracza potrafi też naprawdę sporo zarobić i dość fajne bitwy nim można pojechać. Co my tutaj mamy z konkurencji? Oczywiście jest Żmij, ale to jest pojazd z losowaniem do 9, Verzilla ma do 10, ale mamy takie pojazdy jak IS-5, mamy Fatherlanda. Tutaj oczywiście na razie mówimy o pojazdach tych premium, tak?
z losowaniem do 10 tieru. Są tygrysy, no i jest jeszcze oczywiście T3-4. Jest naprawdę cała masa, jest Luwe, którego ja nie posiadam. Jest cała masa dość fajnych pojazdów. Dwa tygrysy, jest oczywiście krowia kupa, jak ja to nazywam. Z tego względu, że ten kolor tak mi się kojarzy. Tak więc naprawdę tutaj konkurencja jest bardzo duża. No i czy warto w taki pojazd w ogóle inwestować? Myślę, że na czas obecny raczej nie. Fakt, parametry, jeżeli chodzi o działo i inne, są naprawdę w miarę fajne, ale ciężko tym pojazdem jest grać. Dla zwykłego gracza naprawdę będzie bardzo ciężko. Fakt, pojazd też w miarę dobrze zarabia. Tutaj bonusy są, jak się nie mylę, chyba 50% bonusu do zarobku. Do szkolenia tam jest chyba 10 albo 15, jakoś tak, ale ten pojazd raczej, jeżeli chodzi o nację radziecką, niezbyt się nadaje do szkolenia. Dobra, zobaczmy sobie jego parametry. Tak więc zobaczmy sobie parametry tego monstrum, bo pojazd naprawdę takie monstrum. Oczywiście nie jest to takie monstrum jak choćby japońskie molochy, czy ostatnio mamy na 8 poziomie Fałkę 100-01P, ale też pojazd można powiedzieć, że jest dość wielki. Zobaczmy najpierw jego działo. Działo jest 107 mm, 227, penetracja naprawdę jest bardzo fajna. Jeżeli to jest mało, 289 na pocisku premium, uszkodzenia 320. Tutaj ta penetracja bardzo podobna jest właśnie do tygrysów, czy do francuskiego ciężkiego na 8 poziomie. Tak więc nie odstaje. Jeżeli chodzi o właśnie parametry penetrację, to pojazd naprawdę nie odstaje i to jest jego bardzo dużą zaletą. Czas celowania 2,90, nie najlepszy przy tym działku. Celność 0,38. I teraz pancerz wieży, zobaczcie, 180 z przodu, 160 boki i stówka z tyłu. Moc silnika 1200 koni. Jeżeli chodzi o zasięg spota, ślepy rusek. Gdzie jeszcze takie działo spotkamy? Na którym z pojazdów? A jest ich w sumie dwa, bo mamy na KW4 identyczne działo. I czekajcie, zobaczymy sobie, gdzie jest KW4. Tylko że grając KW4 będzie Wam na pewno zdecydowanie łatwiej, z tego względu, że pojazd jest bardziej uniwersalny. Mamy wieżę z przodu, tak? Czekajcie, gdzieś tutaj jest to działo. Tak, tak. No i zobaczcie, parametry są takie same, mamy tylko szybszy przeładunek, ale jeżeli chodzi o parametry działa, to jest to samo. Podobne działo, też 107 mm, mamy na tym pojeździe. Jest to KW5, ale jest tutaj działko, zobaczcie, tylko 7 poziomu, tam jest 9. I penetracja jest bardzo śmieszna, chyba najgorsza penetracja na pojeździe premium, jeżeli chodzi o czołg ciężki, bo naprawdę tutaj ja nie wiem, dlaczego Wargaming, kurczę, nic z tym nie robi. Tak samo Super Pershing, to jest śmiech na sali, że tak powiem. Nawet grając na ósemkach czasami ten pojazd ma problemy. Wszyscy praktycznie walą, w większości używa po prostu pocisków premium, mamy 219, nawet mamy mniej penetracji niż ten pojazd, dajmy na to właśnie nowa premka na Apeku, a tutaj na Goldzie jest mniej. Tak więc cóż, naprawdę życie jest brutalne i te pojazdy, stare premki mają naprawdę przechlapane teraz grając z takimi pojazdami, a jak wiecie, wszyscy cały czas mówią o tym pojeździe, mowa tutaj o Defenderze, gdzie pojazd też będzie niby postrachem wszystkich tierów ósmych i zresztą nie tylko. Cóż można więcej powiedzieć, teraz zobaczmy sobie jego jeszcze tak szybko pancerz. No i tutaj właśnie pancerz tak wygląda, tak jak mówiłem wcześniej, wieża z przodu 180-160 boki, stówka z tyłu, kadłub 180 z przodu. Tak więc nie jest najgorzej, 125 boki i 90 tył. Tak mniej więcej nam się prezentuje pancerz. No i dobra, moduły. Silnik 1200 koni, niecałe 13 koni na tonę. Brakuje tego, bardzo brakuje, ale mówię, to jest czołg ciężki, trzeba po prostu do tego się przyzwyczaić. Fakt, takim tygrysem zdecydowanie łatwiej się gra. Ale tygrys nie jest tak może mocno pancerzony jak właśnie ten pojazd. Prędkość maksymalna tylko 30 km na godzinę. Powiem Wam, ostatnio zagrałem Mausienem
Sorry, może źle powiedziałem nazwę, ale nieważne, każdy wie, o co chodzi, tą dziewiątką ciężką, podobną do Mausa, gdzie tam prędkość chyba jest 20 km na godzinę. Myślałem, że wyjdę z siebie, ale to było dobre przygotowanie właśnie do tego pojazdu, gdzie wsiadłem z powrotem do Verzilii i 30 km na godzinę byłem naprawdę, można powiedzieć, happy. Że tak powiem, prędkość cofania 16 km na godzinę, no i szansa na bożar 15%, działo 11.30, przeładunek oczywiście bez żadnych dosyłaczy i tych innych spraw, czas celowania 2.90, celność 0.38, maksymalny zasięg 720 metrów, maksymalne podnoszenie 15 stopni i opuszczanie działa minus 7 stopni, tak to samo co było właśnie na Volku T44 na 100. To akurat aż mocno mi tak nie przeszkadza. Obrót bardzo kiepski, 20 stopni, opory gruntu bardzo wysokie. Wieża 360 metrów spota i obrót 24 stopnie na sekundę, tak więc też nie za tęgo. 440 metrów zasięg radia, amunicja, 3 rodzaje pocisków. No i zobaczcie, tutaj prędkość jest tych pocisków bardzo fajna. Mamy ponad 1000 na APK-u, 1300 na APCR-ze, nawet jest ponad 1000 na burzaku. Penetrację już żeście widzieli, tak więc tutaj jeżeli chodzi o działo, naprawdę pojazd bardzo fajnie się spisuje. Załoganci tak sobie tutaj urzędują. To jest moja nie najlepsza załoga, ale też nie najgorsza. Praktycznie z radzieckich mam tylko dwie takie. Jedna jest chyba wypasiona w miarę dobrze, prawie 20 perków. No i ten cały czas robi się jako drugi. Dobra, myślę, że to było na tyle. Co ja z wyposażenia dałem temu czołgusiowi z liściem na głowie, że tak powiem? Dosyłacz, wentylacja i skupiaczkę. Tak, skupiaczkę z tego względu, że czas skupiania 2,90 jednak jest dość spory. Sprzęt eksploatacyjny, dwa zestawy, duży i mały, naprawczy i do tego dałem jeszcze apteczkę. Nie miałem problemu z jakimiś podpałkami. Pocisków, jeżeli chodzi o ten pojazd, zobaczcie, jest cała masa, naprawdę bardzo duża ilość pocisków jest. Tutaj jest, czekajcie, 103 pociski, tak więc ammo nam na pewno nie zabraknie. W razie czego, jakby było mało, mamy jeszcze takie paliki na wampiry, tak więc możemy użyć tego. Dobra, nie będę już dłużej przedłużał i cóż, pojedziemy. Dwie bitwy, jedna bitwa wygrana, druga przegrana. Która wam się bardziej spodoba, sami zobaczycie. Myślę, że potencjał pojazdu pokażę w obu, tak więc jedziemy. Pierwsza bitwa na mapie Himmelsdorf. Myślę, że świetna mapa dla tego pojazdu. No i losowanie też nie najgorsze. Gram tutaj w Plutonie z Krystianem, właśnie AMX-em M4. Mle, krowia kupa. Myślę, że dwa takie pojazdy, jeżeli pojadą na przepychacz, a tutaj jedynie co, IS-5, KW-4, Super Pershing. Myślę, że bez problemu poradzimy sobie. Aczkolwiek czasami jest to zgubne, nawet grając tak twardymi pojazdami. Oczywiście nie ma pojazdów World of Tanks niezniszczalnych i zawsze pojazd można zniszczyć. No nic, nic tam innego nie pozostaje. Na górę nie pojedziemy, z tego względu, że przy tej prędkości mojej przynajmniej niestety nie możemy sobie zbytnio na wiele pozwolić. Pojazd na pewno nadaje się na przepychacze. To jest świetny, można powiedzieć, twardziel, jeżeli chodzi o właśnie takie miejsca. Ja w razie czego na razie postrzelam trochę z pręk. Prawdopodobnie tutaj zaraz wyjadą nam twardziele. No i tak dla pewności zobaczymy, jak działo będzie nam się tutaj spisywało. Oczywiście też chodzi o zarobek, jeżeli chodzi właśnie o ten pojazd. Mamy ISA 5 i jest jeszcze Super Pershing. Można powiedzieć, legenda pojazd. Praktycznie jesteśmy obaj na przepychaczu. Większość drużyny przeciwnej przyjechała właśnie w to miejsce. Krystian niepotrzebnie pojechał do przodu. Jak widzicie, nawet taki pojazd właśnie jak M4
Franca jest do zniszczenia i to bardzo szybko. No, drużyna przeciwna naprawdę spore siły tutaj rzuciła. Nic mi innego nie pozostało jak walczyć, a jestem sam. Moja drużyna pojechała, nasza w sumie drużyna pojechała na górkę. Nie wiem, co oni tam robią, jest ich w większości. Przyjechał jeszcze KW4, tak więc jest wesoło, jest AT7. Mam z kimś się przynajmniej postrzelać, szkoda, że już nie mam pomocy, ale to nic. Zobaczymy. Jedzie Super Pershing na wariata. I to jest właśnie, powiem wam, na taki pojazd jak Verzilla najlepszy sposób, z tego względu, że pojazd bardzo łatwo jest objechać. Mówię, wsparcia tutaj zbytnio nie mam. Nie wiem, co robi nasza drużyna. Aha, podjechali pod bazę. Teraz jedzie pełniutki KW4. Jeżeli kogoś boli to, że używam pocisków premium, niestety po prostu nie chcę się dingać, a mam sporo tutaj do obijania. Jest KW4, podjechał jeszcze Onik. No i teraz zobaczymy potencjał, jeżeli chodzi o pojazd, o odbijanie. Na szczęście KW4 chyba nie jest wymaksowany. Czekajcie, jak on ma działał, bo nie zwróciłem uwagi. No, na szczęście nie jest i myślę, że tutaj za wiele... A, jeszcze nie trafił. Tak więc umiejętności gracza nie są zbyt najlepsze. Dobra. Jest jeszcze Onik, no, ale jak będę stał, kurde, bokiem, muszę po prostu tak pojazd kontować, żeby coś tam odbijać. No i dobra. Chodź. Kurnia, uciekł mi, no. Teraz ten. A myślę, że sobie bez problemu tutaj poradzę. Na szczęście nie podjechał IS-5. Nie wiem, gdzie on jest. Chyba się wrócił bronić bazy. O, teraz on nikt nie przebił. Gdzieś zaraz będzie objeżdżał mnie KW5. KW4. Dobra, przesuniemy tego pana. No i dobra, jest KW4. I zobaczcie, nawet gościu odbił się od mojego tyłu. Tak więc potencjał w tym pojeździe naprawdę jest. Na przepychacze, na takie właśnie miejsca jest naprawdę świetnym pojazdem. Jedynie co musimy uważać, objeżdżanie. Objeżdżanie, no to jest jego, można powiedzieć, słaba strona. Muszę uważać na tego gościa. On tutaj naprawdę kawał dobrej roboty, widzę, robi, bo wrócił się obronić bazę i to mu się udało. Zaczyna mnie objeżdżać i z nim prawdopodobnie będę miał największe problemy. Jedzie jeszcze T29. Na szczęście przeładunek na tym działku nie jest jakiś tragicznie długi i bez problemu jesteśmy w stanie sobie tutaj poradzić z tymi pojazdami. No, a jeszcze gość mnie taranował, bardzo dobrze. No i niestety, zobaczcie, zostaliśmy we dwóch. Niszczarka moja jest na torach, gdzie niestety, ale nie mam już pomocy. Jedzie i z piąty i prawdopodobnie mam tego meda na plecach i to będzie, można powiedzieć, zgubny punkt tej bitwy. Jeszcze gdyby ten i z piąty sam wyjechał, bez problemu podejrzewam, że dałbym sobie z nim radę. Ale niestety, ten medzior będzie mnie z tyłu tutaj obijał, tym bardziej, że gościu wie, co robi. No niestety. Tak to się skończyło, ale mimo wszystko jest 21 przebić, 4 pojazdy zniszczone. Można powiedzieć, że ja tylko grałem w tej bitwie. Pozobaczymy zaraz, co drużyna zrobiła. Szkoda, że Krystian tak szybko zszedł. Jak widzicie, są pojazdy, można powiedzieć, do zniszczenia, nawet wydające się bardzo twarde. A no, Krystianowi niestety też nie poszło, momentalnie go tam spalili. No i moje wsparcie legło w gruzach. No ale bitwy takie się zdarzają, doskonale o tym wiecie. I wydaje nam się, że gramy twardym pojazdem, jest dobre losowanie, a różnie to wygląda. Przeważnie jest tak, że pewność siebie nas gubi. A szczególnie właśnie na takich losowaniach, gdzie jesteśmy na topce, jesteśmy twardym pojazdem i bez problemu bitwę wygramy. A tak przeważnie jest, że
jest odwrotnie. Grając z pojazdami o wiele lepszymi, musimy zdecydowanie grać ostrożniej, pilnować się. No i te bitwy są trudniejsze, gdzie można powiedzieć, robimy dużo, dużo więcej. No tutaj gościu, kurde. Totalna kampa, totalny snajper. Szkoda, szkoda, że mi nie pomógł. Można było bez problemu tą bitwę jeszcze ugrać. Jakby tego meda mi zdjął z pleców, bez problemu dalibyśmy radę. No a tak niestety, porażka. Zobaczymy, co ja tutaj nastrzelałem w tej bitwie. Myślę, że druga bitwa będzie lepsza. Mimo wszystko, zobaczcie, waliłem z golda. Jest jakaś tam włączona operacja na zarabianie. 150 tysięcy, prawie 6 tysięcy uszkodzeń. Jest też trochę odbicia, tak więc nie jest źle. Dobra, pojedziemy kolejną bitewkę. Tym razem bitwa na mapie Kazerin. Mam nadzieję, że nie będzie dużo art. No i nie ma, tak? Mamy tylko jedną artę na szczęście. Losowanie też na ósemkach. No i cóż, pojedziemy do wąwozu. Nic innego nam nie pozostaje. Na otwarte pole nie ma sensu jechać. Ależ jest ten pojazd duży. Naprawdę jest olbrzymi. I zobaczcie, tutaj mam akurat obok siebie KW5. Możemy porównać. Żmija. Jest dużo, dużo krótszy. No i jak widzicie, dużo, dużo szybszy. Dobra, co jest po drugiej stronie? Jest Oho, jest Gawron, Karnawron, tak? Takie losowania bardzo fajne. Powiem wam szczerze, że jak grałem tym pojazdem, nie miałem zbyt wiele bitew na 10 poziomie. Nie wiem dlaczego. W sumie kilkanaście bitew rozegrałem nim. I losowania były dość przyjemne. Nie wiem, różnie to... Spekuluje się, że pojazd jak jest w sklepie ma takie losowania, później jest gorzej. I fakt, może trochę coś w tym jest, z tego względu, że ja pamiętam, jak kupiłem ISA 5. Pojazd, fakt, no od początku nie był aż tak dobry, jak spodziewałem się po nim. Ale coś tam odbijał, działał, w miarę dawało radę. Tym bardziej, że tam chyba są APCR-y na podstawie. Powiem wam, grałem ostatnio tym pojazdem. Kurnia, no taka kupa, że... Tragedia, penetracja, tam jest ponad też 220 na właśnie chyba APCR-ze. No jak się nie mylę, tam są chyba APCR-y, nie pamiętam już. Ale ja nie potrafiłem przebić te 29 w przód. No niestety, takie cuda się dzieją. Dobra, znowu nie mam zbytnio tutaj wsparcia oprócz tego KW5, ale nic, jadę do przodu. Na górze widzę, jest dość sporo pojazdów. Karnawron nie jest jakimś twardym pojazdem. Jest Motherland. Co tu jeszcze jedzie? Hammer, tak? No na Hammera muszę uważać, bo dość spamerskie działko i dobra penetracja. Ale zobaczycie, czy Verzilla potrafi cokolwiek odbijać. Ja tutaj będę się chował za tego KW5, bo gościu widzę trochę niemrawy. Stanął i stoi, ale nic nie robi. No i właśnie Hammer mnie zaczyna przebijać. Dobra, nic, spróbujemy w ten sposób. Jak mi nie pomagasz, to chociaż zasłaniaj mnie. Jest jeszcze T29, ale nie jest wymaksowany, jak się nie mylę, tak jest. Dobra. Wcześniej postrzelaliśmy trochę z premki, z pocisków premium, a teraz zobaczymy ze zwykłych postrzelamy, no, jaki będzie zarobek. No chyba, że przyjedzie Oho. Dobra, jak widzicie, zobaczcie, cały czas odbijam, cały czas mi siadają gąski. No i tutaj oni robią no, dość spory błąd, bo jakby ten Motherland wyjechał na mnie, zaczął mnie obierzeć, no to wtedy po prostu było, można powiedzieć, zdecydowanie lepiej dla przeciwnika, ale na razie tego nie robią. Tak patrzę na minimapę. No i zaczynamy przegrywać i to sromotnie, jest 2 do 6, kurde. Niewesoła sytuacja, no nic, na razie trzymamy tutaj ten przepychacz. Na przepychacz pojazd świetnie się nadaje, nie jedzie daleko, z tego względu, że stanie sobie i może stać, nie musimy gdzieś tam daleko jechać, przy tej prędkości jest pewien komfort. Potrafi swoje odbić, działo naprawdę też daje radę. Powoli, powoli doganiamy przeciwników. No i jest Oho.
No i kurde. Niby taka dobra penetracja, ale potrafimy się odbić. Widzę kolega z klan PLN. Peleny, tak? Chyba z Polski, pozdrawiam. No tutaj chyba użyjemy Golda zaraz. Jak jeszcze raz się odbije od niego. A przeszło, dobrze. No i to jest właśnie to, zobaczcie, pojazd objechany momentalnie obraca wieżę. No i można powiedzieć, że już jest po nim. Dobra. Nie użyliśmy premki. Berzilla dała radę. No taki albinos totalny. No ten, powiem wam, że malowanie tego pojazdu jest tragiczne. Mimo wszystko, bitwa wyrównana, ale jeszcze nie skończona. Ups, co ja tu mam? Co ja tu mam? Co ja tu mam? Leo! Dobra. No przy obrotach, przy obkręcaniu się jest naprawdę strasznie mozolny. Ja tutaj robię tą misję na zniszczenie przeciwnika z bliska. Dla mnie zostało chyba jeszcze około 6 pojazdów. Akurat w tej bitwie właśnie zacząłem tą operację. Powiem wam, że nie mam nawet czasu grać tak naprawdę. Wiem, że są właśnie operacje, trzeba wygrać 10 bitew i dostajemy jakąś skrzynię. Mi na razie przez, bo to jest chyba 2 dni, mi na razie się udało zdobyć się tylko jedną skrzynię. Z tego względu, że nie mam po prostu czasu na granie. Mam tyle po prostu pracy, że ciężko jest, bardzo ciężko. No ale jak to mówią, bez pracy nie ma kołaczy. Dla mnie niestety, ale praca i życie normalne jest dużo ważniejsze jak na razie właśnie takie prowadzenie kanału. Jeżeli będziecie mnie subskrybować, będę miał więcej kasiury z YouTube'a, no to bardziej bym się poświęcił wtedy na takie nagrywanie, ale niestety to co moje dochody z takiego właśnie kanału na razie są śmieszne, tak więc nic innego mi nie pozostaje jak normalna praca. Każdy to chyba rozumie. Dobra, pojadę na bazę. Nie wiem, może mi się uda dojechać. Dwa pojazdy mamy przy ich kapie. Tam Żmij pojechał do przodu. Mogłem w sumie pojechać razem z nim, bo na pewno tam była Arta i jeszcze chyba Prototype. A tutaj nie wiem, co tutaj stoi na bazie w sumie u nas. Ale ktoś musi też bronić bazy. Mamy Kraft Panterę. No podejrzewam, że ten T4 go zniszczy. Ja już chyba raczej nie dojadę. Mimo wszystko 15 przebić, 3 pojazdy zniszczone. Zobaczymy zaraz zarobek. No i sami widzieliście, co pojazd potrafi. Na przepychaczu można powiedzieć, że rządzi, bo przy dobrych, można powiedzieć, umiejętnościach tym pojazdem potrafimy fajną bitwę rozegrać. No chyba już do niego nie dojadę, szkoda. Moje zdanie na temat pojazdu. Dla mnie na pewno nie jest mi taki pojazd potrzebny, ale jeżeli komuś się podoba, wybór należy do was. Ja wam pokazałem, jak pojazd się prezentuje. A decyzja oczywiście należy do was. Pojazd nie jest tani, że tak powiem. Myślę, że warto też poczekać na tego niby Defendera po strach wszystkich czołgów. Zobaczymy, też jestem ciekaw tego pojazdu. Dobra, to było na tyle. Oczywiście jeszcze jutro będzie film, tak jak wam obiecałem. Jeden film dziennie. No i cóż, słyszymy się jutro. Do usłyszenia, hej.